Siema, siema, jestem RajotGP, to jest kolejny już czwarty odcinek z naszej serii na wschodzie, oczywiście na mapie Eastern. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku i wy zostawcie teraz łapeczkę w górę, napiszcie hashtag wóz. O, hashtag wóz będzie spoko, ja wam walnę serducho wtedy. Zostawcie też subika, łapkę w górę, jak już mówiłem wcześniej, oraz followka, na tym wszystko macie w opisie. A my oczywiście dzisiaj z kolejnym odcineczkiem z tej cudownej serii. Oczywiście seria się bardzo fajnie przyjęła na kanale, widzę masę pozytywnych komentarzy, więc super. Dzisiaj może tak, nie zwlekając, bo sporo mam pracy, siadamy do tego grata, jakim jest ten trzypek, żeby nie zwlekać. Czekajcie, nie ta muzyka, a zwykle są country. Country, okej, okay, music. Dobra, i tak lecimy sobie odebrać wóz. Jak w poprzednim odcinku, tam żeśmy ten wóz czy ten drzewo zawieźli, dostał mi się normalny telefon, że no słuchaj, tam rajocik, możesz wpaść już, bo jest ten, jest już do odebrania wóz. Więc spoko, pojedziemy sobie 60-teczką, naszym trzypekiem. Ponieważ od razu jak sobie dobierzemy wóz, to przy okazji pojedziemy sobie na sklep, czy tam gdzie jest remiza. No i odbierzemy sobie też sznurek do prasy, bo zapomniałem wziąć, szybko zamówiłem. No i przyszedł mi dzisiaj rano, więc spoko, mamy godzinę ogólnie 8:42, więc spoko, mam późne lato. Także jeszcze powinienem się trochę wyrobić z tym wszystkim dzisiaj, a oczywiście prasowanko będzie. Także fajnie, prasą pożyczoną, fajnie byłoby jej nie uszkodzić, zobaczymy też jak to wyjdzie. No i mam nadzieję, że jakoś tam też to wam się jakoś też w miarę odcinek spodoba. Pojedziemy dzisiaj na pola, na których nie byłem jeszcze w tej serii, czyli pojedziemy tam po prostu, nie? Troszkę tak jakby będę jeździł dużo, ale to i tak wyjdzie w sumie spoko, bo i pogadam sobie z wami coś tam też i porobimy fajnego, więc myślę, nie będzie problemu. Może jakiś też speedik się tam trafi z prasowanka, ale tego nie wiem do końca. Zobaczymy. Czy dzisiaj wszystko będę prasował? Wiecie co, dokładnie nie wiem tego. Może sobie tam będę prasował też po odcinkach trochę, ale chyba dzisiaj wszystkie inne brady. Dlatego też po prostu sobie sprasujemy, ile będę mógł, czy jakieś planuję dwa pola. Na pewno to jedno, które tam jest to jedno. Przepraszam bardzo. Zagapiłem się. Tu mamy tartak, jedziemy na tartak oczywiście. Tam jest jedno pole, mamy też jedno pole tam do sprasowania, a reszta jest chyba jeszcze. Za to mam jest jedno. Tam, a tam jest nasieczka. Aha, spoko, czyli mam w sumie trzy pola do prasowania. Chyba trzy pola, no to nie jest tak dużo. Dobra, nasz wóz ma być pomysł jakiś ciemniejszy, bo wybrałem sobie taką kolorystykę trochę ciemniejszą. I tu już widzę, mamy jakieś cztery wozy stoją gotowe. Okej, okay, czekajcie. Zaraz sobie tutaj zobaczę, który to ma być ten nasz, bo ogólnie tak, miały być te wozy, to jest chyba ten mój, tak, ja chciałem taki ogólnie pojedynczy, bo wychodził taniej, a burty potem jakby chciał sobie dokupić, jakby mi brakowało, to będą zawsze gdzieś tam troszeczkę tańsze, więc spoko, już całego stawu na razie nie chciałem, więc okej, okay, to jest chyba ten mój wóz, ale zobaczę sobie, jakie to się mają ofertę, bo widzę też jakoś taka, jakieś takie drewno, to jakieś chwaster są, jakieś drewno takie różowe, dziwne, no i taki zielony konfig, fajnie to wygląda, ciekawe. I ten szary mi się podoba, no ale jeszcze tam akurat taki ciemniejszy, więc bierzemy ten ciemniejszy, to jest ten nasz, dokładnie, to jest nasz. Więc fajnie, chłopaki tylko go pozbijali, nie ma co czekać, po prostu odpalamy, podczepiamy i idziemy na gospo, żeby już tam powiedzmy zacząć prasować, nie? Ale fajnie, fajnie, widzę mają cztery zestawy do wyboru, ja akurat biorę sobie ten, po prostu będzie mi ten ładnie szary pasował do korpusu 60, no i nie tylko, bo też samą tą szarością będzie pasował troszeczkę do przyczepy, więc taki fajny zestawik będzie. Jedziemy tam z nim? Jedziemy, okej. Okay. Dobra, więc spoko, tartaczek to fajnie. Co, na razie jakoś przerwają czy coś, to nikogo nie ma, nie wiem, nieważne. Dobra, więc o ta, okej. Okay. Straszna w ogóle jest w ogóle, czy jest jakieś zachmurzenie? Aaaa, wszystko jasne. To dzisiaj znowu będzie, kurczę, zachmurzone. No dobra, trudno. Trudno, trudno. Ale dziwne, że to zachmurzenie jest tylko takie, jak wiecie, wjeżdżamy sobie tutaj, nie? O, nie, dobra, tylko tak dlatego było zachmurzenie, że mieliśmy, jakby to powiedzieć, byliśmy w cieniu takim. Ciekawe, ciekawe. No, nie ma co ukryć, te shaderki na troszkę robią robotę. Aha, i też właśnie, kolejny raz chciałem was przeprosić, ponieważ ostatnio sprawdzamy sobie kursy zboża. To sprawdzam jęczmień, a jęczmień miałby tylko to był rzepak, więc ogólnie patrzymy, to bym jakieś 4 stówy na tonie stratne, więc więcej niż 2 stówy, także
trochę zrąbałem, bo jednak mogłem pojechać na ten magazyn, ale mniejsza. Mam jeszcze dużo zboża w silosach, więc tam wszystko się okaże dokładnie co i jak. No i dobra, co może ja nie będę teraz tak przeciągał tego, bo to jest tylko sama, to jest teraz tylko sama droga właściwie do... O, sąsiad bramy wietrzy, znaczy sadołę. To jest tylko sama droga do sklepu, więc dopiero spotkamy się na sklepie i zaraz do was wracam, nie? Okej, dojeżdżamy sobie już do sklepu. Ja już zarzucam kieruneczek i wjeżdżamy. A, też w ogóle chciałem was przeprosić też za jedną rzecz, ponieważ czasami zdarza się tak, że troszkę niewyraźnie mówię. Jest to oczywiście wina słuchawek, bo wiadomo, jak się nie słyszymy, to mówimy czasem niewyraźnie. O, już teraz. I jak ja się na przykład nie usłyszę, bo mi gra zagłusza, no to mam ten problem po prostu, że mówię niewyraźne. Znowu to samo. I tak mi to strasznie wkurza. Bez słuchawek, jak zdajemy sobie, wszystko jest spoko, a tak jest tragedia. Więc jak ktoś to z góry, sorki, ale mogę tam czasami coś niewyraźnie powiedzieć, nie? Dobra, no i tu mamy. Okej, okay, jest 4 sznurki, dokładnie tyle chciałem. Czekajcie, zaraz sobie troszkę. O. Dobra. Weźmy sobie te jedne. Na wóz oczywiście wsadźmy je sobie. Belki, znaczy sznurki. W sumie belki takiego trochę, nie? O Jezus Maria. Czekajcie, troszkę. Niewygodnie. To leży. O. Dobra, no i spoko. Siadamy sobie w takim razie. I ciśniemy. Zaraz sobie też ogólnie pokażę, jak wyczekowałem prasę. Już w miarę spoko to wygląda, nasmarowana jest, więc to dzisiaj będzie, powinna być gotowa. Dzisiaj akurat pojedziemy sobie trochę trzypakiem, ponieważ narzekaliście, że no jeżdżę tylko MTZ-em, powiedzmy. No ale tak jakoś wychodziło, że ten MTZ musiał być używany, ponieważ do cięższych prac, a trzypek jest do tych takich słabszych, nie? Myślę, że prasa z trzypakiem powinna dać sobie radę, także z tym nie powinien być żadnych problemów, ale też zobaczymy, jak to tam. Jak to tam to pójdzie, dobra, wjeżdżamy sobie. Na pewno mam te sznurki wszystkie? Są, sznureczki eleganckie, czekaj. Ja to zgubiłem. Ty. Nie, jest, dobrze, już myślałem, że zgubiłem, matko boska. Dobra. Zostawiamy sobie na razie tutaj, w tym miejscu. Wóz. O, niech będzie sobie na razie tutaj, w tym miejscu. Podczepimy go sobie. Spoko. I teraz podjedziemy sobie pod, pod prasę. Podczepimy sobie na szybkości. I ruszamy oczywiście w bój. Droga troszeczkę jest długa, ale w sumie taka dosyć spoko, bo po asfalcie, więc będziemy mieli fajną drogę. Okej, okay, dobra. Tu jest tutaj prasa, jak widzicie, a jeszcze sobie tam odniosę. Czekajcie. Na stolik sobie stawimy. O, spoko, spoko. Dobra, nie wiem czy, może widły wezmę w sumie. Mogę wziąć, bo jakby coś nam się, wiecie, przydarzyło nam, że trzeba by coś podgarnąć, to lepiej się te widły przydadzą, żeby nie było problemu, jak się na przykład prasa zapcha albo coś, to wiadomo jak to jest tą, z tymi prasami, nie? Lepiej nie kusić losu i sobie tam jakby co wziąć. Okej, okay, dobra. Już się przejdę na drugą stronę. Spoko, spoko. Kable podłączę. Wałek teraz podczepić? Wałek podczepić może na polu. Czekajcie. No co, jest, co jest, halo, halo. Chyba, że już działa. Nieważne, dobra, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy w takim razie. No i sznurek sobie załadujemy jeszcze. Czekajcie, tylko chwilkę sobie tak na razie odstawię. Dobra, no na razie niech stoi sobie na luzie. Okej, okay, spoko. I załadujmy sobie ten sznurek. I ruszamy oczywiście w bój. Może nawet sobie od razu podłączę ten... Jezus Maria. Czekajcie, muszę sobie go jednego trochę postawić. Okej. Okay. Jak to się go podpinało? Czekajcie. A, no tak, okej. Okay. Dobra, sznurek jest podpięty. Weźmy sobie jeszcze te drugie belki. Je sobie tutaj do tego. Jakby nam, wiecie, zabrakło z tamtych, to jeszcze sobie weźmiemy te chociaż, nie? To się nam przydadzą, jakby nie było. A myślę, że tak się raczej przydadzą. Kurczę, to chodzenie w tym FS-ie jest po prostu cudowne. Okej, okay. Dobra, stoją sobie. Zamykamy klapę. Zatrzaśnięte, jest elegancko. No i ruszamy. Sznurek jest 100%, więc fajnie. Ruszamy na pole właściwie, no takie, które już nie widzieliście. Ale myślę, że mi się ono spodoba. Więc też ogólnie tam bardzo te tereny mi się podobają. Jest to wszystko takie fajne na wzgórku, na prostym terenie, więc spoko. Dobra, idziemy sobie dalej. Troszkę mi tam gdzieś prasa podwarywała delikatnie, ale raczej w tym nie powinno być problemów. Więc
sorry za takie techniczne usterki, ale po prostu mi się zmienił sobie troszkę do pracy, zamodyfikowałem delikatnie, żeby te sznurki można było przewalić, bo normalnie będą wypadały. Tak pamiętać starannego gospa, ale przez powinno być teraz spoko. Więc dobra. Droga nie jest w sumie zbyt daleka, jak mówiłem, bo to musimy napychać za przystanek. Dosłownie za, naprzeciwko skupu naszego, gdzie tam otrzymamy oczywiście, otrzymamy, gdzie tam będzie droga, no i musimy pod nią jechać, nie? Teraz wam dokładnie pokażę, jak to wygląda. Myślę też, że dosyć ciekawy odcinek będzie, ponieważ staram też się te odcinki robić takie, może nie fabularne, ale takie powiedzmy inne niż zwykłe, bo to jest taka typowa seria z Tony Hardem, rozwojowa. Tylko jakoś tam, żeby się wczuć fajnie, ale nie robić jakiegoś modulatora głosu czy coś, bo no wiecie jak to wychodzi, nie? Jest bardzo ciężko utrzymać dobry smak przy roleplayach, więc wolę ich po prostu nie robić, a bawić się tak for fun, nie? Więc to takie, takie spoczko. Tak, tu przystanek jest właśnie. Tu jest skup, o dokładnie tam. Tam gdzie takie te biny widzicie. O, tam są biny. No a my sobie skracamy tutaj, nie? Dobra, teraz tak, teraz tutaj muszę powoli zajechać. Kierunek mi się chyba wyłączył. Okej. Jezus Maria, sporo samochodów. Wszystkie takie same kolorki miały. To nieźle. Czekajcie, jakoś tak. Postaram się w miarę powoli jechać, ale raczej chyba to będzie zbędne, ponieważ ta praca tak sporo wytrzymuje. Kurczę, jest taka mgła z samego rana, że masakra jakaś. Nie wiem, czy w ogóle nie będzie za mokre. Za mokre słowa. Ale raczej chyba nie powinno być. Tak mi się wydaje, że powinno być spoko. Więc i przy okazji wam też pokażę, gdzie jest ten, gdzie jest to pole nasze. Bo tam widzieliście tylko na PDA, a nie widzieliście jego, tak powiedzmy, w akcji. Więc to właśnie pod tą górkę trzeba podjechać. I to chyba następne pole będzie nasze, z tego co mi się wy... Tak, dokładnie. Jest tutaj normalnie wykoszone. Więc spoko. Dobra, ogólnie tak. Sznurek, który zostanie mi, mam ten drugi sznurek. To sobie go zostawię na po prostu później. Bo on może mi trochę tutaj przeszkadzać, tak już wiecie. Stricte gamingowo, że tak powiem. Więc nie chcę sobie psuć rozgrywki, sobie ten sznurek po prostu wyjmę. O ile on tu jeszcze jest. Okej, okay, jest, gdzie trzeba w tym miejscu. No dobra, jak właśnie mówiłem, on się trochę buguje. Więc sobie go położę na drodze jak na razie. Może nikt go nie zarąbie. Ale o, dobra, może na miedzy delikatnie gdzieś tam położę sobie go. Spoko, niech sobie tutaj stoi. Ja o nim postaram się zapomnieć. No i dobra, ogarniamy prasę oczywiście. Podnosimy sobie troszkę, żeby niego tego takiego zbicia nie było. Czekajcie. Oj, chyba on się z drugiej strony pójść. Dobra, to chodź sobie tutaj. O, dokładnie, obniżę. Spoko. No i teraz tryb transportowy zmienić na roboczy trzeba. Wałek, okej, okay, uwalam sobie go podwędzić teraz na nowo. Dobra. Działa to chyba? Chyba działa. Więc lecimy oczywiście, zobaczymy jak to też wyjdzie. Mam już 15 minut odcinka, kurczę, boję się, że ten odcinek znowu będzie długi. No ale mówicie, takie 30-40 minut jest spoko, więc fajnie, mam nadzieję, że to jeszcze jakoś to spoko wyjdzie. Kurczę, najgorzej, że teraz jadę od między tak troszeczkę. Może być to potem problemem trochę, ale dobra. Miałby być pierwsza osoba, to pierwsza osoba, lecimy, nie? Nie wiem, czy szybko nie jadę, ale w sumie to pokosnie są jakieś specjalnie duże po tym konsulu. Ten konsul robi raczej takie mniejsze, mniejsze te pokosy, więc to spoko. Nie, coś tam leci, jakieś fajne te są. Polskie źle są, więc nie jest tak źle jeszcze. No i właśnie, jak mówiłem po poprzednim odcinku, szukajcie dla mnie jakiegoś fajnego kombajniku takiego powyżej 4 metrów, że miał, bo takie od 4 do 5 metrów, to będzie spoko. No i potem kupię coś większego, wiadomo, ale ten chciał tak mniej więcej co sezon zmieniać kombajn, żeby sobie grać też nie było dumna, no i też żeby się rozwijać. Gram tutaj na tym najłatwiejszym poziomie trudności, przez co zarobki raczej powinny być dobre, bo ciężko grać na singlu i się rozwijać na trudnym poziomie, bo trzeba po prostu na to dużo czasu poświęcić, a że ja tego czasu troszkę nie mam, no to wiadomo, też podczas daily chciałem też streamować i robić filmy, dlatego też, co by nie mówić, fajnie, żebym tutaj sobie pocisnął właśnie z jakimś większym kombajnem i żeby rozwój ten jednak był, co nie? Będę starać się właśnie jak najbardziej zachować ten realizm tutaj, ale no zobaczymy jak będzie wychodzić, bo jeżeli gra sama w sobie jest nierealna, to czemu ja mam tutaj się starać i robić rzeczy, które w tej grze niemal są niemożliwe, nie? Dlatego myślę, że też nie ma co tak kusić tej gierki, bo ona tak jest pobugowana. No ale zobaczymy też jak to wyjdzie, nie?
Dlatego mówię, że chciałem gdzieś tam sobie też w miarę szybko te maszynki zmieniać, ale też nie tak, żeby co chwilę mieć jakieś nowe, nie? Tylko tam w miarę rozsądnie, już trochę po krzakach przejadę, ale dobra, one się wginają. Więc nie jest tak jeszcze totalnie źle. Teraz tędy jakoś przejechać sobie na drugą stronę. Aby tylko tej miedzy właściwie polecić, nie? To potem już będzie gnit. Będę sobie pracować raz przy razie, ponieważ wtedy, znaczy dookoła będę jeździć. Nie raz przy razie. Bo będzie mi po prostu łatwiej to prasować. Jeżeli bym jechał raz przy razie, wtedy one by się spoko układały do prasowania, czy do zbierania, ale bym potem wjeżdżał jedno w drugie, nie? Więc przy takim małym headerze raczej dookoła myślę będzie spoko, będzie lepiej prasować niż w drugą stronę, nie? Nie, no kostki lecą, więc spoko, chyba tam zbicie jest w miarę okej. Nawet nie sprawdzałem w sumie, ale ufam, że jest spoko, więc fajnie. No i też dawajcie znać właśnie, jak tam wam się te odcinki podobają, czy są spoko, może jakiś temacik do rozmowy chcecie, żebym zarzucił, bo wiadomo, że jest to seria singla i o ile teraz na przykład mam coś do powiedzenia, to na przykład potem mogą być takie odcinki, że naprawdę już nie będę o czym gadać, więc gdzieś tam będę tego tematu troszeczkę szukał. No ale dobra. Słuchajcie, mam wrażenie, że wybrałem sobie jedno z gorszych pól. W sensie spoko, bo coś nowego wam pokazuję i te pola są naprawdę, wiecie, konkretne. Bo mamy naprawdę kozackie widoki stąd. A tam są jeszcze wyżej są jeszcze bardziej kozackie widoki. I tam też będę chciał kupić pole, ponieważ tam jest naprawdę bardzo dobra klasa gleby. Więc no teraz będę raczej celować w te lepsze klasy. To pole chyba nawet sobie zostawię ogólnie, bo ono jest spoko. Ale te z gorszymi ziemiami po prostu sprzedam. Chyba, że dajcie mi w sumie znać, bo ktoś tam mówił, że mogę sobie też w jakiś sposób ustawić dawkę, nie? Tych nawozów. No i właśnie, jak te dawki się ustawia? Bo na tym Precision Farming gram bardzo mało. Właściwie prawie w ogóle. Tak jakby prywatnie, nie? Więc pytanko do was, jak ten Precision Farming wpływa właśnie na rozgrywkę? No i czy w jakiś sposób mogę zmienić dawkę sobie w tym, w rozsiewaczach i tak dalej, bo to będzie też potrzebne mi na później, żebym po prostu nie stał pół odcinka albo nie wstrykał się z całości, nie wiem, nawozu w ciągu jednego przejazdu, nie? A powinien dostarczyć tam po prostu na więcej, nie? Także dawajcie znać, to jest spoko. No i też pytanko do was, czy jeżeli na przykład mam jakąś słabą klasę gleby, to czy mogę jej podnieść poziom ten pH i azotu poprzez nawozy? Znaczy, wiadomo, że poniosę, ale czy wtedy plon będzie lepszy, czy będzie średni? W sensie taki, czy klasa gleby już na stałe nam gwarantuje słabszy plon ogólnie, czy jednak możemy sobie ten plon podbić? W sensie nawet do takiego plonu, co by miał na przykład ten najlepsza klasa gleby podbita, nie? Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale myślę, że chyba wytłumaczyłem to dość spoko, więc dajcie znać, czy podbicie klasy gleby, czy podbicie słabej klasy gleby nawozami będzie skutkowało porównywalnym wynikiem plonów co do najlepszej klasy gleby z nawozami. O, w ten sposób. Chodzi mi głównie o to, czy po prostu będę mógł sobie na przykład kupować pola lepszej klasy gleby, czy gorsze, nie? Bo na przykład jeżeli kupię sobie gorszą, ale nawiozę ją odpowiednio dobrze, to będę po prostu taki sam plon jak na tej lepszej klasie, a klasa pierwsza jest najdroższa, co nie? Więc trochę też się by to nie opłacało gdzieś tam kupować. Mam co prawda te 100 tysięcy tutaj na koncie, ale wiadomo, zaraz wszystko gdzieś tam sobie to poleci, nie? Więc hajsik oczywiście jest i go nie ma, nie? Prosta sprawa. Dobrze, widzę, że nawet spoko tutaj to idzie. W miarę. Więc nie ma co. Ja chyba nawet sobie gdzieś za chwilę jakiegoś screena bym strzelił. Może nie teraz z tej strony, ale zresztą za drugim zajazdem, żeby troszkę tutaj mieć fajną miniatureczkę. No i tak powiedzmy do pół godzinki sobie tutaj poprosuję, potem pojedziemy na kolejne pole, żeby też nie czekać, bo wiadomo jak to jest z tymi odcinkami. Te speedy też wychodzą jakoś tam w miarę spoko, więc nie ma co przyciągać jeszcze odcinka. Dobra, więc tak, sznurek jak tam się trzyma? Jeszcze mam trochę? Dopiero 20% zeszło, więc spoko. Sznurek chyba wystarczy na długo, także tu się nie będę jakoś specjalnie to martwić. Ale fajnie, gdyby tak jeszcze mi zostało 50% sznurka na tym polu, czy po tym polu, to będzie naprawdę całkiem spoko, nie? Jest upierdzielony, już mam całą prasę, nie? Masakracja. No ale nic, wiadomo jak się pracuje, to trzeba upierdzielić sobie
sprzęt, nie? Dobra, czy jest jakiś temat, który chciałem poruszyć? Chyba nie. Ktoś tam pisał mi, że... ej, Riot może wejść kogoś na tą serię, żeby tutaj z kimś pograć i tak dalej. Po pierwsze, no to jest seria singla, nie? To jest seria singla, którą odpalam sobie kiedy chcę, nie muszę na nikogo czekać i tak dalej, nie? Bo wiadomo, jak to jest z kimś, jak z kimś się gra, no to wiadomo, że trzeba na kogoś poczekać. Potem na przykład ktoś nie ma czasu teraz, mamy później, a powiedzmy mi pasuje, żeby nagrać teraz, a że ja mam bardzo czas ograniczony, to chciałbym ten czas wykorzystywać w 100%, więc to jest pierwszy powód. Drugi powód to jest oczywiście to, że nie mam z kim tego robić. Nie mogę znaleźć osoby zaufanej, rozgadanej, takiej, która gra realnie, powiedzmy, i która ma zawsze czas, nie? No to jest bardzo ciężko, mam takie kryteria do tego, więc no dość ciężko, co nie? Co by nie było. Myślałem, że może z Arkiem to poprowadzić, no ale Arek teraz ma tam gdzieś te studia, teraz tam na tych dziennych siedzi, ma też swoje życie prywatne, no i sam też teraz YouTube'a trochę nie robi, więc raczej też myślę, żeby tego YouTube'a nie chciał robić nawet tutaj ze mną, a jeżeli tak by było, to też czasowo by się ciężko było też zgrać tam, powiedzmy, co nie? Dlatego trochę szkoda. No i też trzecia sprawa, jak chodzi o tę serię, to są po prostu mody. Mody, które nie wszystkie są moje, właściwie żadne nie są moje, tylko wóz jest mój i to nawet na pół, bo jeszcze borsuka, nie? W połowie, no ale wydane, więc jakby nie było, to co innego. I chodzi mi o to, że te niewydane mody też muszą autorzy tych modów wiedzieć, kto na nich gra i powiedzmy musiałem się pytać o zgodę tych ludzi, a wiadomo, troszkę by było to uciążliwe z odwiedzki tych spraw. No i też wiadomo, jeżeli ta osoba by się zgodziła, powiedzmy, bo ja bym na przykład kogoś poręczył i te mody gdzieś wyszły, to wiadomo, że dostaję po lupie, bo ręczyłem za osobę, która gdzieś tam to porozdawała. Dlatego też seria singla to jest takie coś, że mogę sobie wygrać na wszystkich maszynkach, jakie tylko mam, i wam też mogę coś nowego pokazać ciekawego. Także fajna taka rzecz. No ale myślę, że to w sumie największą bolączką tej serii singla mi zawsze były te czasówki, że kurczę, mam na przykład kilka pól, bo chcę się rozwijać, a nie mam czasu tego robić. A te speedy teraz uruchomią właśnie tą taką zapadkę, która pozwala fajnie się teraz z tym bawić, więc to jest naprawdę spoko, nie? Dobra, wiecie co? Ja chyba zrobię sobie teraz screenka ładnego jakoś i do was wrócę, powiedzmy, nawet po timelapsie, bo nawet zaraz bym strzelił, więc widzimy się po prostu gdzieś tam za chwilkę, jak skończę tutaj robić to pole i będziemy wjeżdżać w kolejne, nie? No dobra, więc wracamy już sobie spokojnie. I słuchajcie, taka ciekawostka, że... mówiłem wam, że fajnie jakby tak zostało mi pół szturka do końca. No i patrzcie, 50% zostało. Jezu, kalkulator w głowie normalnie. Nie, ale tak totalnie for fun strzeliłem tą liczbę i proszę, udało się, nie? Więc super, bardzo fajnie. No i tu ostatnio właśnie przejazd mi został taki... bo tam pole jest takie troszeczkę... one tam się na końcu zwęża, więc tu jest szersze. A tam jest trochę węższe, bo tam chyba miedzy się trochę takie robią. Bardziej teren jest taki schodkowaty. Przez to troszeczkę to tak śmiesznie wygląda. Dobra, włączmy sobie prasę szczególnie. Alu pierdzielone, jak stół durczaka, nie? Masakra, dobra, czekajcie. Jakoś sobie zjadę teraz sobie wezmę te sznurki, chociaż w sumie bez sensu brałem tak naprawdę dwie rolki, bo użyłem tylko jednej, ale... Proszę, to może... Chociaż wiecie co, poczekajcie. Tak, żeby już nie marnować tego, odpalmy sobie. Ja sobie też tutaj pozbieram, tak mówiłem wam, troszkę od tej drogi, bo tutaj troszkę mi zostało. I gdzieś tu chyba jeszcze coś leżało. Chyba tu coś leżało jeszcze, nie pamiętam, gdzie to było. Może mi się wydaje, albo zabrałem już, no nieważne. I sobie troszkę tu wysypiemy. No, czekajcie.
Bo chcę sobie wysypać, wiecie, żebym mógł normalnie potem. Okej. To chyba wszystko już zebrane jest. Chyba wszystko, dobra. No, czekajcie. Coś mi się nie chce załadować, ale dobra, zaraz. Podejdziemy sobie troszeczkę tutaj. Zbierzemy sobie to elegancko, okej. Wyłączmy sobie zatem prasę. Podepnijmy sobie. A co mi się chce podpiąć? Lolos. Ale XD śmieszne, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Zaraz poczekajcie, bo ono się ogólnie powinno podpiąć tutaj normalnie nam. Aha. Miałem na sobie coś, okej. Dobra, spoko, nieważne. Podpięły się, więc super. Teraz tak, tu nawet nie muszę tego robić za bardzo. O, co sobie zrobimy stąd. Aby tylko podnieść to, przenieść na sport ten, na ten tryb. No i tutaj tylko ten ustawić, nie? Wstawić do środka te sznurki, żeby jednak one tam były, powiedzmy, gdzieś w tej prasie. Jakby co? Okej, czekaj, jakoś tak może ustawimy. O, może. Na razie stoją sobie, więc spokojnie sobie stoją. Zamknięte elegancko tego. I więc ruszamy na kolejne pole. To skończymy oczywiście, mam nadzieję, że wam się ten lapsik podobał, bo wydaje mi się, że to się po prostu spoko. W ogóle ta droga tutaj, ona jest taka cudowna. Ja się nią tak jaram strasznie, bo wyszło dokładnie idealnie tak jak w realu, nie? Więc super sprawa. Bo to jest jedna z lepszych dróg ogólnie, jakie tutaj są. Jest chyba jedna z dłuższych dróg, nawet mam wrażenie. Bo ona prowadzi właściwie aż na koniec wioski tamtędy, nie? Może nawet zdradzę, poczekajcie. Ona jak sobie leci mapą, to leci sobie tędy, tutaj. Leci sobie tutaj naokoło, tu zawija, leci tędy, potem będzie tutaj, przez całą tą drogę i tędy tu łączy do asfaltu, nie? Więc chyba naprawdę jedna z dłuższych dróg na tej mapie, nie? Ale fajnie się po niej jeździ, jest taka typowa dojazdówka na jakieś różne pola, więc naprawdę warto sobie gdzieś tam z niej korzystać, myślę, nie? Dobra, czekajcie, teraz tutaj nam panowie jadą, albo pani. Bo pan jakiś pojechał. Nieważne. A my sobie wyjeżdżamy oczywiście i lecimy na kolejne pole. To, które robiliśmy ostatnio. Tamto, które było. Chyba nie, powiedziałem to pierwsze tam, przy tym domku. Coś mnie coś kopnęło? Jezus Maria, nie mam pojęcia, co się dzieje. No ale dobra, powiedzmy, że jakoś sobie powoli dojedziemy. Mam wrażenie, że te kostki, co brałem, to chyba, że te belki, że sznurkiem to chyba pomysł był, bo one strasznie mi to gdzieś bugują to wszystko. W sensie, gdyby tam była jakaś taka barierka, która to oddziela, to jeszcze jak miarę taka, one tak się trochę bugują z tamtą i jest trochę problem, ale mniejsza. Jakoś tam sobie pojedziemy w miarę. Póki na asfalcie to jeszcze spoko jest, nie? Tak, jeszcze jest spoko póki co. I dajcie znać też, na przykład, czy chcielibyście, żebym robił coś takiego, że takie, powiedzmy, pomaganie sąsiadom, powiedzmy, bym robił, nie? I to nie takie, że wiecie, wyjeżdżam gdzieś tam i robię jakiś roleplay. Tylko na przykład po prostu wykonujemy jakąś misję, normalnie misję na polu, za którą dostaniemy pieniądze, co nie? W sensie te kontrakty po prostu. Czy chcielibyście, żebym coś takiego robił? Bo zawsze jakiś dodatkowy hasik byłby i spoko, nie? Też na pewno zrobię sobie jakieś odśnieżanie w zimie, w nocy. Super. Odśnieżanie sobie w zimie. Znowu chciałem powiedzieć w nocy. Odśnieżanie się na jakimś zimie zrobię. No i będę sobie gdzieś tam. Dobra, tu zajeżdżam. Sorry, panie. I będę chciał sobie gdzieś tam jakieś też za pieniądze zrobić. Więc dajcie znać, co o tym pomyślę. Sądzicie, bo myślę, że akurat wyjdzie. Jest spoko to. Dobra, problem to jest taki, że trzeba zjechać teraz tutaj. W ogóle to już lucernę trzeba będzie kosić niebawem. Ale to też by czasu wystarczyło. A wiecie co? Może teraz pojedziemy sobie całkowicie odwrotnie. No, powiedzmy teraz odwrotnie. Nie wiem, jak to ogólnie wyjdzie z tym polem, czy tu zostanie mi sznurka. Jak sobie policzę, poczekajcie, muszę zapalić sobie przejazdy, żebym wiedział, czy tu wrócę, czy nie wrócę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie wrócę tutaj, dobra. Więc za ostatnim razem pamiętajcie, żebym zabrał sobie sznurek. No się tak mi nie przypomnijcie w ten sposób, ale powiedzmy, że... albo czekajcie, ja sobie to ogólnie już porozkładam, niech ona się tutaj elegancko nam rozkłada. Czekajcie. Matko bosko, nie? Okej. Spoko, dobra. Teraz tutaj otwieramy sobie to. Ty, wypadły mi sznurki, o kurde. Nie wypadło, nic nie wypadło, jest wszystko super. Jak powinno być, lecimy. No może tyle lepiej nawet. Kurde. Nie, to nacisnąłem. Zbiegł mi wypad, ale dobra, nieważne, lecimy.
No, tu jest akurat strasznie wąsko. To jeszcze jest. Ogólnie to będzie bardzo mało słomy też, bo to pole w ogóle nie było jakoś tam specjalnie nawożone, też było ścinane specjalnie po to, żeby tej słomy było jak najmniej. Ale tak w sumie myślę, a dobra, już nie będzie słomy, widzicie takie kubki trochę śmieszne, więc tu nie będzie zbyt dużo. I tu w sumie taka trochę na doczepkę będziemy sobie zbierać, bo tak naprawdę będziemy jeździć takie jakieś tam powiedzmy w pola. W pole. Pojedziemy sobie z przyczepą zbierać. Potem będziemy wracać, zahaczymy sobie o to pole, dozbieramy po prostu do pełna przyczepy i wrócimy, nie? Więc myślę, że spoko. I tak, ogólnie po tym, po tych wszystkich tutaj akcjach, nie wiem, czy od razu brać się za sianokosy, wiecie, to lucerne, czy jeszcze może poczekać, nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie, czy od razu jechać w lucerne po żniwach, czy jakiś tam obornik, powrócać takie rzeczy jeszcze, powiedzmy, żeby to w miarę jakoś tam jeszcze wyglądało. To nie wiem, dajcie znać po prostu, bo jestem ciekaw waszej opinii, a mnie jakoś ten specjalnie też się nie śpieszy z tymi pracami pożniwnymi, tylko tak na spokojnie. Mamy dopiero późne lato, więc dosyć wcześnie zacząłem sobie te żniwa. Tak naprawdę, chyba najwcześniej ze wszystkich. No ale jakoś tam pierwszy też wszystko było zasiane, więc co by nie mówić, gdzieś tam ten pierwszy musiałem gdzieś tam być, co nie, w tych żniwach. Więc tak samo też mi się nie śpieszy z pracami polowymi, tymi już pożniwnymi. No bo wiadomo, że najpierw trzeba dokończyć jakieś tam też żarcie dać krowom, co nie? No właśnie tego żarcia będzie brakować. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale myślę, że pomoc sąsiadom było nawet spoko, ponieważ moglibyśmy się jakoś tam, powiedzmy, z sąsiadem nawet zamienić, ewentualnie odkupić od niego jakąś tą kiszonkę na przykład. Jak ktoś tam będzie śmiał, to wiadomo, bo też ta kiszonka by się przydała w jakiś to sposób na pewno. Więc raczej póki nie mam jeszcze silosu, to będę tą kieszonkę skupywać po prostu od sąsiadów, nie? No, raczej tak. Bo tam z tyłu za tym całym, za to całą oborą, dopiero tam będę działać sobie z tymi kieszonkami w ogóle. Ej, serio, to chyba było w ogóle bez sensu, że to się wramowałem z tą prasą. Jak ja to będę prasował tyle, a te kostki tak powoli lecą, to naprawdę może wyjść tylko, nie wiem, z 20 kostek na, nie, może nie, z 30 kostek na całe pole, nie? O, słoma tutaj trochę słabo wydrobiła. A szkoda. Szkoda bardzo. No, takie pole tylko fajnie zawsze gdzieś tam mieć, nie? Takie mniejsze. Zawsze to gdzieś tam jakoś też do drzewka, właśnie jak mówię, się ono przyda. No i cóż, na razie też nie sprzedaję ogólnie nic ze zboża. Po prostu poczekam na najwyższą cenę, czyli gdzieś pewnie koło zimy ta cena będzie najwyższa i powiedzmy wtedy będzie już w miarę spoko, żeby coś sprzedawać. Także warto się dopiero się myśleć, gdzieś zaopatrzyć w to wszystko tak naprawdę, a póki co po prostu czekać trzeba, nie? Na dobrą cenę. No i potem będę się to wywodzić, to raczej będę wywodzić to po prostu już przyczepami tymi swoimi, co nie? Z jedną przyczepą i wozem raczej będę wozić. Więc jakoś tam powoli to. Co jest? I o dupia! Paliwo mi się skończyło. O, to nieźle. Zatankuj pojazd. Ja dupia. No to nieźle. Dobra, to nic to. No to skoro tak się wydarzyło, no to cóż. W takim razie lecę po kanister na chatę i zaraz wracam, co nie? Ja dupię. Dobra, jesteśmy ponownie, właśnie sobie już powiedzmy idę z tą, z kanistrem po prostu, z paliwem. 20 litrów myślę, że powinien wystarczyć, jeśli nie, no to trudno, po prostu zostanę tutaj jak skończę odcinek, bo no bo tragedia, że mi zabrakło. Gdzie mam zbiornik? Czekajcie, mam zbiornik na środku w sumie, więc dobra, no się to sobie postawię gdzieś tak na tym. Na masce może postawić. Nie, dobra, czekajcie, tutaj nie będę odwalać. Normalnie sobie tu opuszczę. Dobra. Zatankowane. O, powinno wystarczyć w sumie. 20 litrów nieźle. Jezu. No, fail jest na fail. Znaczy, to w sumie pierwszy fail tak naprawdę. Ale fajnie, bo wiecie co, kurczę. Brakowało się troszkę tego, że w tych farmingach nigdy mi nie zabrakło paliwa podczas jazdy na polu gdzieś tam coś, nie? No i kurczę. Zabrakło mi teraz, proszę. Całkiem ciekawe, nie? Ej, to jest w ogóle bardzo fajny pomysł. Można zrobić z tym, żeby coś zrobić ten. Jakąś miniatureczkę też spoko. Więc tu chyba gdzieś na następnym razem jakąś fateczkę sobie strzelę.
Bo jest spoko tutaj światło, to słońce pada. Całkiem też spoko to wygląda, więc czemu by nie zrobić jakiejś fajnej miniaturki. Tam to sobie robiłem, ale tam już trochę średnia, więc sobie zrobię jeszcze raz teraz. Najwyżej, o, zawiniemy tutaj, że może trochę słomy zgarnąć. Nie wiem, czy to mi się zgarnąć, a trochę udało. O kurczę, to jest kostka właśnie, żeby nie przejechać, bo szkoda by było. Wielka szkoda. Miał być w ogóle free track, ale uznałem, że free track troszkę zbytnio tak. No jak założę free tracka, tam kask na głowie i tyle, nie? Więc, o przepraszam, ta słoma się gdzieś kurzy tutaj, pyli się. Więc nie chciałem tego załatwiać, a wiecie jak to jest. O, tak, tutaj by screena strzelił sobie, nie? Elegancko. No, strzelimy sobie zdjęcie. Jak nic, będzie miniatureczka elegancka. No, więc bez free tracka jak na razie, ale to myślę nie będzie jakimś wielkim dla was problemem. W ogóle właśnie, ciągle was pytam, więc może ciągle też opowiadać. Czy macie jakieś pomysły na odcinki? Coś ciekawego porobić? Coś, co się naprawdę fajnie to będzie jakoś oglądało? Bo jakby nie było, też chcę, żeby ta seria... Zobaczcie teraz obiad. Żeby ta seria po prostu się jakoś tak fajnie rozwinęła i żebyście też wy mieli w tym jakiś swój udział, więc prosiłbym was naprawdę o jakieś fajne propozycje, jakieś może prace albo coś, ewentualnie może jakieś maszyny, które są w jakiś sposób ciekawe, które mógłbym sobie tutaj kupić, powiedzmy, no coś ciekawego, coś co dla was według was jeszcze nie było, może co było, ale jest fajne, bo to może być naprawdę ciekawe, co nie? Takie doświadczenie gdzieś tam z czymś nowym, bo i tak staram się brać jakieś takie rzeczy, które są najmniej gdzieś tam używane, żeby móc sobie nimi gdzieś tam pojeździć, pograć, wiecie, takiego tam durnotki, nie? Więc jak macie jakieś fajne propozycje, śmiało piszcie, będzie bardzo miło, gdy sobie coś tam też wspólnie podziałamy, w sensie zaingerujemy do tej serii, co nie? No właśnie. Propos serii, to też jak mówię, wpadajcie na Twitcha, ponieważ jak mapka już wyjdzie, będzie w downloadzie, to obiecałem wam, że robimy sobie taki polski PGR-ek na Eastern, gdzie bierzemy naprawdę największe pola i tam działamy sobie maszynkami. Powiedzmy, że te Ursusy, Karasia, wszystkie wersje, taki maksik będzie tak naprawdę, bo są to ciągniki gdzieś takie trochę większe, fajne i na pewno będą pasować do takiego polskiego klimatu, więc jak ktoś tam zapraszam serdecznie, bo będziemy się tam gdzieś w takie rzeczy bawić, a dopiero wiadomo po wyjściu mapy, co nie? Też wiele osób pyta, czy wydam, czy nie wydam. Oczywiście, że wydam, no tak, tylko wiecie, muszą być dobrze przetestowana. Teraz mapa jest już po pierwszych testach tak naprawdę. No i już sobie tam coś sprawdzam, jak ona tam powiedzmy działa, co ją boli też. No wiadomo, że ta mapa jeszcze nie jest tym finalnym produktem, który zobaczycie. Jest to cały czas working progress, tylko tak już fajnie grywalny, bo też chciałem po prostu wam już tą serię rozpocząć, żeby też powiedzmy przed tym wydaniem, żebyście widzieli więc jak mapa wygląda, jak się prezentuje i tak dalej, nie? Dobra, według mnie tu jest całkiem spoko miejscówka na screena, także widzimy się za chwilkę, sobie zaraz tutaj wszystko przyszykuję i widzimy się. Dobra, więc witam ponownie, oczywiście miał być cięcie, bo robiłem screena, ale przy okazji też sobie troszkę tutaj zrobiłem, żeby już nie robić powiedzmy kolejnego tam timelapsu, a też żeby nie przyspieszać, czy żeby też nie przedłużać nieopatrzenia odcinka, bo i tak trwa zbyt długo. Ja już mam jak zwykle godzinkę na osi, dokładnie 56 minut i 53 sekundy, 54, jak ten czas leci, więc naprawdę za długo to wszystko już trwa, masakra, jak ja siadam na odcinek, to jest po prostu godzina roboty z czymś. No ale dobrze w sumie, bo to godzina naprawdę się da coś się zrobić. Jakbym na przykład robił coś, nie wiem, tak na realnym głos po 25 minut, no tam nic nie mogę zrobić, wszystko muszę robić gdzieś tam streamach i tak dalej. To wszystko elegancko zrobiłem sobie na odcinku, to co planowałem. Powiedzmy gdzieś tam jeszcze, w streamie sobie jeszcze wyprasuję jedno pole, a tak poza tym to wszystko ogarnięte, więc super. Dobra, ja sobie to zawijamy. Wyłączmy sobie prasę. No i cóż, trzeba teraz wszystko to poogarniać, co nie? Wszystko trzeba to powyciągać stąd. Okej. No, zawijka, spoko. Niech sobie to będzie. To jeszcze tak szybko ogarniemy. Ale pierdzielona ta prasa, nie? No ale to nic, i tak ona jeszcze jest w miarę spoko. Bo wiadomo, że zaraz tam przepłuczę troszeczkę i tak dalej. W ogóle ile szturka zostało? 29%, no to spoko, myślę, że tamto polo powinno wystarczyć sobie, bo tam jest niewiele więcej jak tutaj, a tam wyniesiemy połowę, wiadomo, jak już skończyliśmy, więc myślę, że 30% powinno wystarczyć naprawdę na tamto pole,
Także spoko. Tak mówię, ja sobie to po odcinku zrobię i wy się tym nie przejmujcie. W ogóle wiecie co? Niestety, znaczy niestety, będę musiał sobie z tego pola tutaj gdzieś przy miezdy coś, albo nie wiem, jak podzielę na pół właśnie może to pole, to przez środek ja walnę sobie po prostu łąkę, nie? Znaczy łąkę, drogę, bo często tędy będę jeździł, a jednak, co by nie mówić, po prostu wolą mi jeździć po jakiejś takiej dobrej nawierzchni, a nie tak właśnie jak teraz jest, że ja sobie cisnę po prostu po polu, nie zawsze to będzie też pole, nie? Wiadomo. A to jest dobry skrót, jak warto właśnie się z pola tamtymi drogami, więc wiadomo. Obornik też policja gdzieś tam ładuje, więc to też tam mówiłem już wcześniej. Dobra, no i w kolejnym odcinku tam będziemy sobie rzucać, nie? Dobra. Tak też zakończymy sobie ten odcinek. O, myślę, że ten sposób będzie spoko. Skaliśmy sobie go. Tego Perkinsa. O, idealnie. Nowy nabytek. Sporo z ataku. Przy okazji też trochę poprosowaliśmy, także... Ludziska, ja dziękuję za uwagę, wpadajcie na Twitcha, zostawajcie tam followki. Nie kłócicie, macie w opisie. Subskrypcja, łapki w górę oczywiście mile widziane. I cóż, tyle. Dzięki za uwagę, do kolejnych filmów, trzymajcie się. No i cześć, pozdro.